strażaków Królestwa Słowa, ówczesnej władzy i z tego co wiem, na etapie projektowania, bo nie zakupu, zakupu miał miejsce w 2011 roku, wóz średniej pod nazwą MAN trafił do innej jednostki w krajowym systemie, nie trafił do Osobowa, więc myślę, że wywoływanie dzisiaj tematu, nie mam ochoty z byłym prezydentem dyskutować, szanujemy się, natomiast myślę, nie jest tajemnicą, powinienem być tak, ja się dobrze wiesz, dlaczego MAN nie trafił do Sobowa, tylko trafił do Wielości. No po co takie dyskusje dziwne dla mnie? Ponieważ no, ja z całego serca popieram tę decyzję. Jeszcze powiem dodatkowo, solidaryzuję się z jednostką Państwa w Sobowie, bo szczyta się tytułem honorowego członka tej jednostki. W związku z tym nie wiem, skąd takie pytanie. Doskonale, powiem tak kolokwialnie, doskonale wiesz o tym, że podpadł ci na jednostki na etapie tworzenia dokumentów umożliwiających zgłoszenie w kooperacji z innymi samorządami Uniwersytetu Tarnobrzyskiego, chodzi to na to powierzenia tej jednostki, bo tak naprawdę są w pierwszej fazie i Mokrzyżów jako dwie spośród trzech jednostek będących w krajowym systemie miał otrzymać wóz średni, w tym przypadku MAN. Natomiast stało się inaczej. W 2011 roku w kooperacji z gminami Uniwersytetu wykonaliśmy zakup. My już tej korekty nie wykonaliśmy. Później rokrocznie, rok do roku kupowaliśmy bodajże w kadencji 2011-2014. Zostało oprócz dwóch MAN-ów zakupione cztery Renault Trafic i jeden Peugeot, również w jednostce osobowej. A przy tej okazji również czynione były starania, aby wóz bojowy o takim potencjale gaśniczym, jakim dzisiaj już został de facto zarobiony, dla jednostki znalazł się w Sobowie, ale niestety ani RPO nie uniemożliwiało już jakichkolwiek sfinansowania i inne środki, tym bardziej, że już poprzedniej kadencji marszałek pod koniec kadencji spojrzał w kierunku Państwowej Straży Pożarnej i jednostki OSP już nie mogły otrzymać dodatkowych środków. I tak to wygląda. Jestem, muszę powiedzieć, rozbawiony pytaniem. Ja myślę, że zarząd... No myślę, że było pytanie, jest o... Znaczy ja uprawnę... Ja proszę się nie gubić w procedurze. Pytanie jest no, bezzasadne do mnie. Myślę, że były prezydent wiceprzewodniczący, ale powinien zapytać prezesa zarządu. Natomiast mówię z wiedzy i z doświadczenia i związków z poszczególnymi osobami uniwersytetu. Wiem, że mój poprzednik niestety podjął decyzję, że samochód przymierzany do zakupów realizowanych w poprzedniej kadencji nie trafił, no bo jeden z naczelników podpadł, krótko mówiąc, za bardzo upominał się o interesy OSP. Jaka była prawda? No to był kierowca. Dobrze, panowie, nie mogę pozwolić na dalszą polemikę, nie ma na większego sensu. Było jakieś zapytanie, dlatego pozwoliłem na odpowiedź w jakimś sensie oczywiście. Ale panie przewodniczący, była to zabawna sytuacja, no bo ja też panie radny, pozwoliłem na to, dlatego że w jakimś sensie, faktem jest, że pan jakąś funkcję na rządzie miejskim sprawuje, więc no, rozmawiamy o samochodzie, który jest finansowany z kilku źródeł. No uważam, że to ma to związek ze sprawą. No podejmiemy dzisiaj. Myślę, że nie jest to problem, żeby zadać, mogę to powiedzieć. Dobrze, nie widzę więcej zgłoszonych osób, dlatego zamykam dyskusję. Nie, pan prezes już tutaj nie ma zagadnień w tej sprawie, tak więc bardzo proszę o dalsze głosowanie. Wysoka Rada, przystąpimy do głosowania nad uchwałą. Państwa radni za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie wszystkich zielonych. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie kciuka w górę. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie kciuka w górę. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał. Wysoka Rada głosowała o 21 rady, 20 głosów za, 1 głos przeciw. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rada, wyczerpaliśmy trzeci porządku obrad. Przechodzimy do punktu 4, sprawy bieżące. I tutaj przed sesją pani wiceprzewodnicząca Pani Kapuścia prosiła mnie o chciałbym zadać głos tutaj w punkcie 4. Bardzo proszę. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Zakończyła się akcja Lato w mieście i z tej okazji niech mi będzie wolno wręczyć podziękowanie
podziękowanie dla prezydenta Grzegorza Kiłba za pomoc w organizacji półkolonii letniej nad jeziorem Tarnobrzeskim w imieniu własnym, w imieniu członków Akcji Katolickiej, ale przede wszystkim w imieniu 75 dzieci, które wypoczywały nad naszym jeziorem. Panie prezydencie, proszę bardzo, serdeczne podziękowania. Podobne podziękowania kieruję w stronę pana przewodniczącego, a raczej dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, który również pomaga w organizacji tej kolonii, zmusił swoich pracowników do pracy na rzecz dzieci. Dziękuję serdecznie. I bardzo proszę pana radnego Waldemara Stępaka, radnego miasta Tarnobrzeg, o przyjęcie również podziękowań od dzieci, ode mnie i od kadry wychowawczej za pomoc w organizacji, która sprowadzała się do ufundowania słodkości dla dzieci i pomocy w poznawaniu naszego miasta, a dokładnie osiedla na Piechocie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję pani przewodniczącej. Pan radny Marian Dzioło jeszcze się zgłaszał. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, mieszkańcy Tarnobrzegu. Ja mam podziękowanie na ręce pana Grzegorza Kiełba. Właśnie nie 8 miesięcy, jak w styczniu zwróciłem się z prośbą do pana prezydenta Grzegorza Kiełba, aby wystąpił z wnioskiem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadanie wybitnego naszemu Michałowi Józefczykowi, księdzu Kaladowi, odznaczenia za jego zasługi dla naszego miasta. Proponowałem, ażeby wystąpił z wnioskiem o przydzielenie Krzyża Kawalerskiego i Orderu Odrodzenia Polski. Ze względu na stan zdrowia księdza Michała Józefczyka, jak też przypadające w tym okresie 70. rocznicę jego urodzin, miałem wtedy nadzieję, że na odznaczenie to zostanie przyznane, a następnie uroczyście wręczone w miesiącu maju, przypadającym w tym czasie uroczystościach Gminy Tarnobrzega. Niestety proces ten znacznie się przedłużył i ksiądz prałat tego wyróżnienia nie doczekał. Ważne jest jednak to, że praca jego została doceniona i pośmiertnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej został mu przyznany najwyższe oznaczenie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Został on wręczony na ręce jego siostrzeńca w dniu wczorajszym, podczas uroczystości, na której wraz z delegacją Tarnobrzega na czele z panem prezydentem Grzegorzem Kiełbą miałem zaszczyt uczestniczyć. Dziś pragnę bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Grzegorzowi Kiełbowi, który ze swej strony zrobił wszystko, aby dzięki jego staraniom w ten sposób mieszkańcy z wdzięcznością mogli podziękować świętej pamięci księdzu prałatowi za to, co w swoim życiu zrobił dla naszego Tarnobrzega. To podziękowanie proszę przyjąć i wpiąć do swojej teczki osiągnięć, aby wszystkim było wiadomo, że poza osiągnięciami zawodowymi umie pan również docenić i podziękować tym, którzy dla naszego miasta poświęcili całe swoje życie. Podziękowanie kieruję również pani Bożenie Kapuściak, która w Urzędzie Wojewódzkim pilotowała ten nasz wniosek. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Szanowni Państwo, poprosiłbym, żeby naprawdę były sprawy bieżące, żebyśmy teraz nie poruszali tematu, no jest związany z naszą sesją, bo tak jak mówię, za dwa tygodnie mamy sesję zwyczajną, gdzie nie można wszystkie tematy poruszać. Rozumiem, że są sprawy, tak? Pan radny? W gabinecie by się pan prosił, żeby pan przyjechał. Tak, bardzo proszę jeszcze. Bardzo miło, bo chciałem serdecznie podziękować pani przewodniczącej Pani Katusia za dostrzeżenie mojej takiej małej roli w przedsięwzięciu. Chociaż tak naprawdę to podziękowanie należy się faktycznie pani przewodniczącej, ponieważ była jej inicjatorką i organizatorką. W kolonii Wielkiej Miłości pracowała się w miesiącu sierpniu. Tu również chciałem podziękować panu prezydentowi Grzegorzowi Kiełbowi i pani dyrektorowi
w tym procesie uczestniczyły. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeszcze więcej powiem na zwyczajnej sesji Rady Miasta. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Rozumiem, że inne rzeczy będziemy poruszać za dwa tygodnie na sesji zwyczajnej. Nie będziemy mieli wszelkie pytania i deklaracje i inne tematy. Wysoka Rado, chciałbym, żeby wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji, dlatego